Witaj w module poświęconym przygotowaniu do rozruchu i systemów mechatronicznych. Opowiem Ci, co właściwie oznaczają parametry urządzeń i systemów mechatronicznych. Przeanalizujemy parametry sprężarki tłokowej. Dobierając sprężarkę tłokową do naszych potrzeb, powinniśmy brać pod uwagę wielkość wydajności efektywnej, gdyż jest to wydajność, jaką może nam praktycznie, a nie tylko teoretycznie, zapewnić taka sprężarka. Ciśnienie maksymalne jest to największa wartość ciśnienia, jakie może wytworzyć dana sprężarka. Pojemność zbiornika określa, jaką objętość medium mieści dane urządzenie. Cylinder jest to element konstrukcji mechanicznej, wewnątrz którego porusza się tłok sprężarki. W tym modelu sprężarki występują dwa cylindry. Nie ma regulacji stopni sprężania w omawianym modelu sprężarki tłokowej. Mamy do dyspozycji jeden stopień sprężania. Moc silnika charakteryzuje możliwość wykonania przez silnik określonej pracy w pewnym czasie. Podstawową jednostką przyjętą w fizyce do określania mocy jest watt. Kilowatt jest to 1000 watów. Często moc silnika podaje się również w KM-ach, koniach mechanicznych. Jeden koń mechaniczny to 7457 dziesięciotysięcznych kilowatów, czyli 7457 watów. Napięcie zasilania jest to wartość napięcia w instalacji elektrycznej wymagana do podłączenia i sprawnego działania urządzenia, podawana w voltach, V. W zależności od rodzaju urządzenie może być zasilane prądem zmiennym o napięciu 230 V lub 400 V. Urządzenie o napięciu zasilania 230 V można podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. Nie jest wymagana specjalna wytrzymała instalacja. Napięcie zasilania 400 V, takie jak w przypadku omawianej sprężarki, oznacza, że urządzenie należy podłączyć do odpowiedniej osobnej instalacji elektrycznej, tak zwanej trójfazowej. Przed zakupem należy sprawdzić, czy taka instalacja w budynku występuje, bądź zasięgnąć porady elektryka. Częstotliwość to wielkość, która mówi nam, jak często coś się powtarza. W fizyce częstotliwość opisuje ruch wahadłowy i falowy. Określa ona, ile w jednostce czasu nastąpiło drgań wahadła lub pełnych cykli w ruchu falowym. Jednostką częstotliwości w układzie SI jest Hz, Hz. Jest to jedno drganie lub cyklu ruchu falowego na sekundę. Wymiary urządzenia podaje się w kolejności długość razy szerokość razy wysokość. Ciężar urządzenia jest rozumiany jako jego masa i w przypadku naszej sprężarki tłokowej wynosi ona 50 kg. Czy któryś z parametrów nadal jest dla Ciebie niejasny? Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.